This is Sable International. We have authorization for deadly force. You have allowed this hammerhead to steal all of my weapons and supplies. Kill him! Jeśli trzymają Sable w tej bazie, to pewnie zanieśli skradzione zapasy do pozostałych kryjówek. Powinienem zadzwonić do Davida. Halo. Hej, tu Spider-Man. Chyba znalazłem te symkariańskie dostawy pomocy humanitarnej. Super. Wyślesz mi współrzędne? Jest tylko jeden szkopuł. Chyba są w silnie ufortyfikowanych bazach chronionych przez bionicznych szaleńców z futurystyczną bronią. Faktycznie, szkopuł. Rzucę na nie okiem i wrócę do ciebie. Co ty na to? Dzięki, Spider-Manie. Doceniam twoją pomoc. Czas zadzwonić do MJ. Peter, wszystko gra? Ludzie wrzucali zdjęcia z tobą, Hammerheadem, Sable i... I Black Cat. Z reguły przynosi pecha, ale nie tym razem. Wiedziałam, że żyje. Co tam robiła? Ratowała mi skórę i podpowiadała, gdzie szukać kryjówek Hammerheada. Wygląda na to, że ukrywał sprzęt Sable pod ziemią. Co? Jak? Wkrótce się dowiem i postaram się ocalić Sable, o ile wciąż żyje. Słuchaj, wciąż zagłębiam się w kwestię Symkarii. To ważny temat i czuję, że powinnam stać się jego częścią. Szef się zgadza. Chwila, lecisz do Symkarii? Kiedy? Dziś w nocy. Sytuacja rozwija się dynamicznie. Ty i Sable uporacie się z Hammerheadem. Nie potrzebujecie mnie. To, że cię nie potrzebuję, nie znaczy, że cię nie potrzebuję. To słodkie. Słuchaj, inne kraje ignorują ten kryzys. Tak jak i nasz. Ci ludzie są bezsilni, zupełnie sami w środku wojny. Może jeśli opiszę to, co się tam dzieje i podzielę się tym ze światem, coś się zmieni. Może kogoś ocalę. Słowa prawdziwej bohaterki, ale martwi mnie, że chcesz jechać do strefy wojny. A czy ty ufasz mnie? Wiesz, że tak. To wszystko gra. Muszę lecieć się pakować. Zadzwonię jutro, kiedy będę na miejscu. Kocham cię. Ja ciebie też. Już za nią tęsknię. Jahoj, Sejki z tej strony, witam wszystkich. Gramy dalej w Spider-Mana. Wybaczcie zmianę głosu, coś mnie złapało w gardło. Tak, coś mnie wzięło. Uwaga, magia atakuje konwój zaopatrzeniowy Sable. Funkcjonariusze z Melhill, czekać na rozkazy. Ruszymy sobie tam. Planem na dziś ogólnie było pobieganie po tych, kryjówkach. Zaczniemy od przestępstwa. Mamy tutaj listę? Mamy. Całkiem pusta jeszcze nasza mapka jest. Ludzie, musimy pogadać o tej streamującej egocentryczce Skrubol. Nie dość, że promuje tego narcystycznego pajęczaka Spidermana. Odpocznij sobie. Co to ma być? Trochę mu przerwałam, niestety. Hajo, rozwalić go! Oj, no strzelaj. Połamie ci strzękę. Strzękę mi połamie. Co za paskudstwo! Jako chciałam właśnie przykleić do ściany wcześniej. Oj. Oni są beznadziejni, no. Ten maszynowy karabin jest okropny. Bardzo źle się z tym walczy. Dawaj go. No co ty? Nie wyrzuciło cię dalej w powietrze? Nie. Czy on jest ostatni? No. Trzeba go. To będzie bolało! No właśnie. Ach. Niech to tylko dostanę! Ups! Ile tu jest ludzi? W ogóle biednych. Jeszcze? A czemu mogę motocykli na niego zepchnąć, no? Niszczyciela trzeba na niego włączać. Sytuacja w Symkarii chyba jest kiepska, skoro Oscorp wysyła tam te towary. Oby to pomogło. Nawet policja. Dzięki, Spidey. Bez ciebie przepadłby cały towar. To zbierajcie kanapki? To jest chlebek czy kanapki? Wygląda jakby czymś było śmiernięte.
Dobra, cieszę się, że wszystko u was w porządku. Polecimy sobie spróbować zrobić ten Olympus. Ciekawe, czy po drodze się trafi jeszcze. O, gazetka. Jej. Thank you. No. Spełnienie marzeń, nawet nie masz pojęcia. Wow. Dziękuję. Miło słyszeć. Wczoraj akurat oglądałam Spidermana. Lubię Spidermana. Zajmij się sobą, Spidermanie! Zdaje się, że macie tutaj sprzęt Sable, ale wierzcie mi, nie chcecie jej podpaść. Nie. To nasza szansa! Brać go! Nie dajcie się złapać! A tu jest jeszcze ten. Nie mogę się ruszać! Jeszcze jesteś cały? Okej, zamknięty troszkę. Jeszcze jeden. Dobra. Sable się ucieszy, że odzyskałem jej towar. No dobra, może się nie ucieszy, ale będzie trochę mniej wściekła. Może nie będzie trochę mniej wściekła? Ona czeka na Hammerheada. W ogóle dodatek cały DLC polega na walce z Hammerheadem. To jest dosyć fajne. Chociaż czy ja wiem, kiszmirus. Dobra, tu pewnie będą bioniczne kreatury. Mogą to być trudne do zrobienia posterunki. Rakiety? Dlaczego zawsze strzelacie rakietami? Jesteś trupem! O, aparat włączyłam. Co, ja muszę z wami walczyć, żeby móc tam wejść? Chyba nie. Wejście do jego kryjówki jest gdzieś tutaj. Tędy wejdę. O, jak fajnie. Jaka fajna animacja. Hej, David, jestem w jednej z kryjówek. Dziwię się, że Sable wyznaczyła do tego tylko ciebie. Odszedłem z Sable International, by upewnić się, że dotrą do Simkari. Prawdziwa z niej najemniczka. Woli broń od pomocy swoim ludziom. Wierz mi, Sable jest nie tylko najemniczką. Daj znać, jak znajdziesz te dostawy, dobra? I dziękuję. Okej. Tu będą fale, czyli na pewno nie obejdzie się bez tych wielkich kreatur z karabinami. No dobrze. Trochę zrujnowane to miejsce jest. Bam. Się wziął, odbił. Dobra, tu jest dwóch. Tu jest dwóch. Tam jest dwóch. O ja, a co tam się dzieje w tych kapsułach? Bożeż ty. Wow. No, tam chcę. Przyszedł zbadać kolegów. Tam było 95 ciosów. 15 uników między nogami. O. Coś tam jest. Niespodzianka. Aha, nikt więcej nie słyszał? Ciekawe, myślałam, że już wszyscy usłyszą. Co to jest grane? Musisz się położyć. Mamy cię, Spider-Manie. Aha. Nie no, świetnie idzie, świetnie. Bom. Co jest? I po sprawie. Jak fajnie. Tam jest ich trzech. Tam jest ich jeden. Pierwsza fala. No dobra. Wybaczcie, będę troszkę mniej komentować te odcinki, bo naprawdę to gardło. Nie jesteś zbyt spostrzegawczy. Znów ten pajęcza! No weźcie, panowie! Oddajcie mi te zapasy, a nikomu nic się nie stanie. Zaraz to skończy. Hej, David! Mam pytanie! Co to za hałasy?
Czy jesteś w trakcie walki? No. A tak! Poczekaj, ściszę trochę! Tak się zastanawiałem, co wiesz na temat ojczyzny Sable? Z Symkarii? Cóż, symkariański rząd od ponad dekady umacnia opozycję w kraju. Obecnie panuje tam w zasadzie dyktatura. Dysydenci pod wodzą rodziny Sablinowów zostali wygnani lub skazani na śmierć. Od tej pory w kraju panuje wojna domowa. Ludność cywilna znalazła się w środku konfliktu, przed którym nie ma jak ani dokąd uciec. Czyli członkowie rodziny Sable mogli zginąć w czasie wojny? Tak, podchodzi do tego konfliktu dużo bardziej osobiście niż przyznaje. Nie trzeba było z nami zadzierać! No dobra. Dobra, chłopaki, dawać, dawać. Lubię te walki, chociaż... Bywają naprawdę ciężkie. Ups. Co to ma być? Dobre pytanie. Tłucz, póki się da. I kolego od łańcuszków? No! O, nie weszło na kolego od łańcuszków, no? Ktoś mnie trafił. Zdaje mi się to podoba. Ej, no! Gdzie mi z tą bronią? Serio, panowie, dajcie spokój z tymi posiłkami! Stopy mnie bolą od kopania! No. Życie ci niemiłe? Na glebę z nim! Na glebę! Ua! Mamy dwóch. Będą cię zdrapywać ze ścian, jak z tobą skończę! Ups, chciałam tam tego też porazić, problem, no. O, aparat. Wyciągnijcie mnie! Ich. Bazooka leci! Ła! Możemy zrobić przerwę na soczek i wygładzanie kostiumu? O, patrzcie, wyłażą z tego. Proszę! Co to ma być? Ja nie mogę. O, wychodzą z kapsuł, rodzą się. Jesteśmy świadkami narodzin, jakaś taka poważna tutaj chwila, no nie? Ups, to mnie znowu czym walną. Ech. Bazuki. Ach, tych to naprawdę nie lubię. Oni wyłączają nasze umiejętności również, jakby co. Okej. Oj, przyszedł duży kolega. Opsojej. Koleś nie żartuje! No chyba nie. Co wy? Co powiedział? Oj. Jeden. Dokładnie tak, dokładnie tak. Dobrze powiedziane, tak właśnie się im dostało. A co to jest? O, gaśnica! Drony do walki. Do bitka! Uj! A, no i musiał się tu złapać, no. Się upadli na granaty. Ha. Nie wszedł do końca ten unik. Sprowadźcie go na ziemię!
Cholera! Obronili się? Chyba tak. O, ciebie mogę w sumie tym. Będą cię zdrapywać ze ścian, jak z tobą skończę. Ale ty się powinieneś do jakiejś ściany też przykleić, no. Haha. A ja mam niszczyciela, jeszcze mogę go włączyć w sumie. Zaraz to skończę. Spóźniliście się na tę imprezę, chłopcy. Już strąciliśmy piniatę i w ogóle. To mnie trafił znowu. Cholera, uwaga! Wow! Co jest? Strasznie ich tu sporo. Wyłapuje nas tymi sieciami! Upsaj! Zostanie ci ślad! Tak to wyglądało właśnie, jakby miał. Uwaga! Zaraz przyciągnę! Nie jestem nawet do końca pewna, czy to jest ostatnia fala. Wow. Od bohaterów mnie tutaj. Połamie ci szczękę. Nie. Moja szczęka to moja szczęka. Niedobrze! Przesyła pozdrowienia. No, widzę. Dziękuję bardzo. Pozdrówcie go też ode mnie w sumie. On tam nie ma mocno na widoku. Co to ma być? Ujciu. Nie ma z nami. Aha, bo się tym, przed tym bronić potrafi, no. Nie pozwólcie mu się położyć. Tak? Zaraz go ściągnę. Jak on to robi? Namierzanie. Ja nie dam się poradzić. Aha. Zaraz to skończę. Dobra. Właśnie miał mówić, a to jeszcze nie koniec. Jest za szybki! To swoją drogą. Idzie tam jeden kolega, a nie o ciebie mi chodziło. Oj, ja go tu chciałam. Jeszcze trochę i po sprawie. Haha. O, no weź! Wykończenie miało wejść. Nie trzeba było z nami zadzierać. Broń wyciągasz inną niż bazukę? No masz rację, z bliska też bym bazuki nie wyciągała. O, dzień dobry. Witam. Na górze! Jeszcze ich tylu idzie. Jaki obronny! Mam cię! Teraz kolega z tyłu. Jest! Ła! Nice! Te wykończenia są genialne. No, udało się. To za pierwszym razem. Rach i ciach. Bez telefonów? Dobra, gdzie są te dostawy Davida? No. To wyglądało jak dostawa. O, tam się świeci.
Jedno, a coś jeszcze? Może coś skomentować, nie? Ja to bym te kapsuły chciała skomentować. Ucho, rzeczywiście tam tego jest dużo. O kolega, o kolega! Kolega tutaj chyba w DJ-a się bawi. Tam są. No sporo. Hej, Davidzie, znalazłem część towaru. Wysyłam ci namiary. Dzięki, Spidermanie. Zaraz tam podjadę. Świetnie. Jeśli chcesz, to mam kontakty w policji. Mogę poprosić, żeby ktoś cię wsparł, jeśli... Nie, nie, nie ma takiej potrzeby. Mam to pod kontrolą. Jeszcze raz dzięki. Ha, się robi. Spidey! Okej, okay, mamy jedną zrobioną. Muszę zrobić tutaj te przestępstwa. Widzę, że tę część miasta w tym dodatku nie będziemy za bardzo robić, ale tak, tutaj już jest całe do zrobienia. Tu. Mhm. Cio! Ło, się zbierało na to. To może jeszcze Skrubol. Gdzie ona jest tam? Nie ma tam szybkiej podróży gdzieś bliżej? Nie. O, gazetka. To samo. Jakieś przestępstwa? Ciężko mi będzie nagrywać za długie odcinki też teraz przy tym gadule i nosie. Prosiłem o kruszony lód, a nie o... Jak to jesteśmy na antenie? O! Słuchacze, krzotkogłowi, przerwijcie mi, jeśli brzmi to znajomo. Spider-Man ściga grupę bandziorów po ulicach, narażając mieszkańców na niebezpieczeństwo i wyrządzając w mieście milionowe szkody. Tym razem pomogła mu pewna srebrnowłosa stróżka prawa, która zamieniła dzielnicę finansową w prywatny poligon wojskowy za pomocą latającej maszyny śmierci. Ale nie to jest najgorsze, ludzie. O nie. Zapytacie, co może być gorszego? Ruch uliczny i korki! Było z tym tak źle, że wasz ulubieniec przegapił ważną wizytę u dentysty! Teraz muszę czekać pół roku na kolejną! Ile osób przegapiło wizyty z tego powodu? Dziesiątki? Setki? Tysiące? Wniosek może być tylko jeden! Spider-Man jest przyczyną próchnicy! Jesteśmy przyczyną próchnicy, o nie! Poważna sprawa. Halo? Hej, zostańcie! Dopiero przyszedłem! Muszę znaleźć te bomby, zanim wybuchną. Okej, okay, dobra. A który to był klawisz na to? Okej. Co ty wyprawiasz? To jest tam! A nie tu! Ech. Myślałeś, że zostawią ją na widoku? Wow, wspaniałe ujęcie! A dziękuję, dziękuję. Nie uważam, żeby to było wspaniałe podejście do niego, ale okej. Dalej, Spidey! Jeszcze jedna. O! Tak! To ujęcie to totalna petarda! Aha, czyli jak znajdę już bombę, w której jest skrzynce, to nie muszę rozwalać wszystkich skrzynek. To fajnie. Jesteś na dobrej drodze! Mhm. Piekielnie gorąco! Mam wrażenie, że tutaj są jacyś... Pamiętaj, jest ukryta! No wiem. No wiem. Nie dajcie się trafić! Tylko jeden strzał prosto w łeb! Jeden strzał prosto w łeb. Z bazuki jak strzelisz, to... Muszę znaleźć ostatnią. Tak! Zakochałam się! To wystarczy strzał. Nie musi być nawet prosto w łeb. Już prawie! Ale czy zdążysz na czas? I co, nie ma tutaj? Jest niżej?
Tak. Tak jak w szkole, zawsze poniżej swoich możliwości. No. Czy ty tak na serio? Hashtag bądź lepszy. O. Hashtag bądź lepszy. Dobra, mamy z Krubol, mamy Olympusa, pozostają przestępstwa i zablokowane. Więc polecimy sobie w tę stronę i jak się nam coś po drodze natrafi, to porobimy. Nią. Nią. O, przydałyby się te przestępstwa. Ziu. Trzymajmy gardle teraz i czuciu się. Przydałyby się cutscenki. Może w finala pogramy. Dzisiaj niestety będzie tylko ten jeden odcinek, bo tak jak mówię, bardzo ciężko mi się nagrywa. Więc chociaż tyle. Muszę się troszkę przespać. Wziąć jakąś pigułę. Odleżeć. Jest, jaki mamy dzień? Już jest piątek wieczór, to ten, niestety. Wejście do jego kryjówki jest gdzieś tutaj. Do lekarza już dzisiaj nie pójdę. Tam jest wejście. Sprytne. Sprytne. Ta animacja jest genialna. Hej, David, znalazłem kolejną skrytkę Hammerheada. Proszę, bądź ostrożny. Jasne. Więc co się stanie, kiedy odbijemy wszystkie dostawy? Nakleimy na nie znaczki i pójdziemy świętować u Ediego? Eddie. Będę tęsknił za tym miejscem. Eddie chyba nie zamyka lokalu. Błagam, powiedz, że nie. Nie, ja tylko... Nieważne. Nie przejmuj się wysyłką. Zajmę się nią w swoim czasie. Ty się osobiście? No dobra. Nie wiem, które te chłopaki tu gadają, więc... Dyżur się nie kończy. Trzeba było zjeść to śniadanie. No, fajnie, gdyby coś się jednak zadziało. Tak? Inni w życiu tu nie przyjdą. Serio potrzebujemy aż tylu gości do pilnowania jakichś leków? Leki są drogie, czyli są cenne, czyli chcemy je mieć. Myślisz, że jest tam jakieś żarcie? Suszone owoce albo kabanosy? Co się z tobą dzieje? Mówiłem ci, nie zjadłem się. Ty też musiałem skończyć z tobą. Jesteś kawoszem? Wypiję wszystko, co mi postawisz, a co? Aha. 15 przyciągnięć. Nie mogę przez tym katarem mówić. Przyciągnieć. Nie potrafię tego... Okay. Ojej, przestraszyłem cię? Hej, Katanio! Widzieliście to? No później sobie niszczyciela zostawimy, bo ta pierwsza fala jest zazwyczaj prostsza, druga chyba też. Jak on to znalazł? Zamieszkaliście pod ziemią? Ile wynosi czynsz? Kumpel pytał. No, kolega pytał. Ile wynosi czynsz? A, szesz ty, no. Wszystko gra? Dzień jak co dzień. Fajnie, że dzwonisz. Jak to się stało, że zacząłeś pracę w Sable International? Można powiedzieć, że to praca znalazła mnie. Mów dalej, bo wiesz, wiry Hammerheada nie są zbyt rozmowne. W domu uczyłem matematyki. Chciałem pokazać uczniom, jak wiele perspektyw czeka ich poza wioską. Moi uczniowie chodzili do szkoły nawet po wybuchu rebelii, kiedy ludzie zaczęli uciekać z wioski. A jednak, gdybym wiedział, co nas czeka, może postąpiłbym inaczej. Wszystko zaczęło się rano, zaraz po dzwonku. Było ich 9, mieli karabiny maszynowe. Pytali o nazwiska, ale nic nie powiedziałem. Stracili cierpliwość. Już mieli mnie zastrzelić, kiedy zjawiła się ona. Kto? Sable. Załatwiła ich wszystkich. Uratowała mnie i dzieci. Zawdzięczam jej życie. Wow. Potrafi być całkiem miła jak na bezduszną najemniczkę. Czasami. Sprowadźcie go na ziemię!
Który mi tym snajperem tu bije? Co jest? Aj, no, nie wyszło. Nie masz z nami szans. Panowie, szybkie pytanko. Jak zamawiacie pizzę, to dostawca wrzuca ją do studzienki? Ups. Weźmy tego snajpera, próbuję zdjąć. O, o nie, przyszedł. No nie, no. Złamię ci kręgosłup! Co jest? Czemu na niego to nie działa? No dlatego. Na niego! Co ty taki wściekły? To pewnie przez brak słońca! O, kolejny, no nie. Nie za dużo was tu? Ech. Ło. Nie za dużo tych czerwonych tych? Snajper za snajperem, no. Ło. Jego na górze chciałam, ale... Ła, a... Koleś nie żartuje! Ła! Niebiłe? Snajperzy, no. No właśnie. Ty też? Nie masz innej broni? Ciężcy ci przeciwnicy tutaj. Zapłacisz za to! Załatwię tego pajaca. Mhm. Koleś nie żartuje! Właśnie, nie powinni się dać porazić? Ło, ten kogut, co on tak głośno dzisiaj? Zazwyczaj bywa głośno, ale dzisiaj? Już masakra. Okej. Oj! Z tym gościem to ja nie walczę wręcz, no co wy? Oj. Idzie. Jeden. Nie potrzebuję ich, żeby cię zdeptać. Nie. Co to ma być? Czuję, że może jednak musicie potrzebować jakiegoś. O, wsparcia. Koniec ty! Mam nadzieję, fatalni z was, gospodarze. Na górze, kretyna! On powiedział, nie twoja kategoria, co? Złamię ci kręgosłup! Nie, nie bawię się z wami. Brawo, pająki! Nas dostało! Jeszcze jeden! Jestem jednoosobową armią! No wypadałoby. Wrzesz ty! Boga! A! Ma! No! Jeszcze jeden wychodzi. O nie! Jak on to robi? Nie żeby coś, ale im też szybko idzie przechodzenie między tymi ścianami tutaj. Dzisiaj coś. Co do mordy! Nie. Odmawiam.
Ła. Możemy tracić ludzi. Zaraz to skończę. Jestem za tym, żebyście stracili. Ja nie dam się porazić. Nie? Powiedział to ten, co go poraziła? Nawet nie ma kiedy myśleć o tym, żeby robić specjalne te zadania tutaj, dodatkowe cele. Gin! No nareszcie. Dobra. Dostawy pomocy humanitarnej powinny gdzieś tu być. Mhm. Czas znaleźć zapasy pomocy humanitarnej. Mhm. Mhm. Coś się nie świeci na złoto. Tam jest. A którędy się tam wchodzi? Przez pociąg? Przez pociąg. Trzeba go zdjąć? No. Fajne. A oto i one. Dobra, David, znalazłem trochę zapasów. Przesyłam namiary. Robisz coś wielkiego. Każda taka dostawa może ocalić setki Symkarian. Powiedz, dlaczego pomagasz akurat tam? Chcę pomóc małym Symkarianom, ponieważ kiedyś zawiodłem tych, którzy na mnie polegali. Raz jeszcze dziękuję. Wkrótce odbiorę odnalezione zapasy. Wygląda na to, że David ma poczucie winy, jak większość z nas. Okej. Okay. Kurde, spóźnię się do pracy. Muszę lecieć, Spidey! To papa. Dobra, my też będziemy lecieć, także dzięki za wspólną grę. Życzę dobrej nocy i dnia. Trzymajcie się ciepło. Jaho! Mogę hot doga? Nie daj Jamesonowi się zdołować. No.